Zakończyliśmy właśnie, czy osiągnęliśmy efekt ekologiczny dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Fundusze na tę inwestycję pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych. Tak naprawdę część budowlana zakończyła się końcem maja. A dzisiaj możemy powiedzieć, że ten obiekt działa. Po okresie ruchu próbnego uzyskaliśmy efekt ekologiczny i również uzyskaliśmy wszystkie te warunki, które były określone w umowie. Zakres był różny dla różnych budynków, ale zgodnie z takim ciągiem technologicznym ten budynek, na tle którego stoję, to jest budynek części mechanicznej oczyszczania ścieków, to jest budynek krat, pompownia główna i piaskownik wirowy. No to jest początek układu technologicznego całej oczyszczalni ścieków. Tutaj są wszystkie części mechaniczne wyłapywane, które przedostają się wraz ze ściekami, czyli szmaty, patyczki i wszystko, co ludzie wrzucają do toalet. Cały obiekt podlegał remontowi wraz z wymianą urządzeń. I tak jak kraty zostały zamontowane nowe, schodkowe, bo do tej pory była krata ręczna i sito, w pompowni głównej wszystkie pompy są nowe, piaskownik został wyremontowany, cały układ aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki również jest nowym układem. W budynku sterowania zostało przede wszystkim wymieniony cały układ AKPIA, czyli wszystkie informacje, które spływają z lokalnych budynków do komputera centralnego i stamtąd mają możliwość operatorzy oczyszczalni ścieków sterowania całym procesem oczyszczania ścieków. To jest biofiltr części mechanicznej, czyli całość powietrza złowonnego, które powstaje w budynku krat, w pompowni głównej, w piaskowniku, nie emituje swojego zapachu do atmosfery, tylko jest zasysana przez biofiltr i dopiero po biofiltrze jest wypuszczana do atmosfery. Jesteśmy na nowo wbudowanym bloku biologicznego oczyszczania wraz z osadnikiem wtórnym. To jest obiekt, który pozwolił nam zwiększyć przepustowość oczyszczalni ścieków. Do tej pory była ta przepustowość na poziomie 5000 m3. W tej chwili jest 5100 m3 średniodobowo, ale maksymalnie mamy 7100 m3 możemy oczyścić ścieków. To jest stary blok biologicznego oczyszczania wraz z osadnikiem wtórnym, który został wyremontowany. Poddana renowacji została cała konstrukcja betonowa i wszystkie urządzenia, które są zainstalowane w tym bloku oraz zostały zamontowane nowe mieszadło. Ten blok był od momentu wybudowania, nic przy nim nie było robione, czyli to jest około 20 lat. I zważywszy na to, że mamy nowy blok biologiczny, istnieje taka możliwość i do tego się przymierzamy w tych okresach zmniejszonego ruchu turystycznego, żeby stary blok wyłączać i pracować tylko na nowym bloku biologicznym, żeby po prostu obniżyć koszty oczyszczania ścieków. Teraz idąc w kolejności oczyszczania ścieków, ścieki z osadników wtórnych, z osadników wtórnych trafia nadmierny do zagęszczaczy grawitacyjnych, skąd następnie jest przekazywany do budynku pras. W budynku pras jest on prasowany i następny przekazywany jest podajnikami ślimakowymi do budynku
stabilizacji osadu, który jest za moimi plecami. Grawitacyjny zagęszczacz osadu, jeżeli chodzi o stary, została zrobiona tylko elewacja i to już jako odrębny element całości zlecenia. Myśmy to zrobili, żeby to po prostu miało wygląd tak jak należy. Został wybudowany nowy zagęszczacz grawitacyjny osadu dla nowego obiektu oczyszczania ścieków. W budynku pras remontowi została poddana cała część aparatury kontrolnej, pomiarowej i automatyki oraz zostały wyremontowane prasy, zainstalowana nowa stacja dozowania polimeru, no i odremontowany budynek, jak widzimy. Jest to budynek stabilizacji osadu, w którym została zainstalowana instalacja do granulacji osadu, dzięki czemu powstaje produkt, który widzimy za moimi plecami. Jest to granulat już tego osadu nadmiernego. W tej chwili trwa procedura certyfikacji tego odpadu, bo jest to jeszcze w chwili obecnej odpad. Po uzyskaniu certyfikatu oczekujemy, że będzie to polepszacz glebowy, który będzie dopuszczony do obrotu handlowego. Wszystkie parametry, które mamy narzucone pozwoleniem wodnoprawnym, czyli zawartość azotu, fosforu, zawiesiny, bezety, hazety, zostały potwierdzone przez akredytowane laboratorium, że ten efekt został osiągnięty, ale również my swoim laboratorium dokonaliśmy badania, potwierdziliśmy, że faktycznie tak jest, czyli ścieki, które są odprowadzane, spełniają wszystkie parametry, które zostały określone w pozwoleniu. Inwestycja jest efektem takiego zbiorowego przecież wysiłku. Tutaj należy wspomnieć o tych, którzy tę inwestycję przygotowywali. Prezes Grygorcewicz, pani prezes Ryszkowska i inni. Również aktywni byli członkowie Rady Nadzorczej, udziałowcy. Najbliżej i najwięcej w tej sprawie udało się zdziałać i panu Marcinowi Dziedzicowi, dyrektor techniczny Krzysztof Ślęzok. Również przyczynił się do tego, że ta inwestycja była w miarę sprawnie prowadzona. No, nie chciałbym pominąć i pani Agnieszki Krykory i szeregu innych osób, które przyczyniły się do tego, że właśnie możemy się cieszyć z tej inwestycji. Thank you.